Siemaneczko, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 i jednocześnie chciałbym Was powitać na Palczewskiej Gospodarce, czyli na sejwie wzorowanym kanałem Gra o Plon. Jednocześnie dzisiejszy odcinek będzie taki dosyć krótki, zaprezentuję właśnie to gospodarstwo tak na szybko i w międzyczasie jeszcze chciałem poznać Wasze zdanie w kilku kwestiach. Więc lecimy sobie. Generalnie tak, sejw dostępny jest w internecie. Został wydany przez pana, który nazywa się Pan Oświetlenie. Ja sobie tego save'a zmodyfikowałem, bo miałem z nim troszeczkę problemy. Nie wiem czemu, nie zrzucam tutaj winy na autora, po prostu miałem problem jedyny taki, że na polach zamiast upraw miałem po prostu zieloną łąkę tylko. Znaczy teksturę generalnie, tak pod łąkę, ale gołą bez trawy. Więc... Co postanowiłem zrobić? Próbowałem rozwiązać ten problem, pisałem też właśnie do pana oświetlenia, ale tutaj stwierdziłem w pewnym momencie, że szybciej i prościej wyjdzie, jeśli sobie tego save'a sam po prostu zrobię. I faktycznie wszystko działa, nie ma z tym problemu. Także możemy sobie grę od plon tutaj jak najbardziej wzorować właśnie w farmingu. I teraz jeśli chodzi o gospodarstwo, to tak się tutaj prezentuje. Tutaj piękny Boży MTZ, wiadomo, że oczywiście nie jest w 100% tak identyczny jak na kanale Grzesia, ale co się udało zrobić, to się udało zrobić. Tak samo i maszyny, no niektóre też troszeczkę będą odbiegać. I też chciałbym Was właśnie zapytać od razu, bo fajnie by było zrobić jakąś serię, tak przynajmniej moim zdaniem, tylko pytanie, czy byście ją chcieli. Jeśli tak, to możemy właśnie w coś takiego się pobawić. I odcineczki z tego mogą wlatywać, bo z racji tego, że zacząłem serię na brzozówce, o kurczę, w krzaki wpadłem, zacząłem serię na brzozówce i tą serię chcę nadal kontynuować oczywiście, ale możliwe, że fajnie by było też coś innego i ten pomysł z grą o plon nie jest moim zdaniem taki głupi. Co dalej? Jeśli już serię byśmy chcieli robić, to też pytanie, czy chcielibyśmy tak w 100% wzorować się na Grzesiu, co on teraz obecnie czyni, czyli w takiej, można powiedzieć, teraźniejszości, czy może troszkę zasięgnąć starych dobrych czasów, jak jeszcze był Zetor. No i gospodarka działała troszeczkę w inny sposób. Kto oczywiście ogląda grę o plon, ten wie, o co chodzi. Także też dajcie znać oczywiście w komentarzu swoją opinię i jak mielibyśmy to robić, bo fajnie by było troszkę w ten sposób pójść, bo no nie oszukujmy się, jak nie będziemy mieli zwierzątek, nic tutaj się ciekawego nie będzie działo, no to ta seria też będzie tak, wiecie, no, będzie klepana, bo klepana. A możemy to troszkę tak, wiecie, zrobić taką grę o plon na przykładzie Grzesia, ale możemy na przykład zrobić coś w tym stylu, gdyby nie było komornika, więc też jest to fajny sposób. Przy okazji oczywiście, chociaż nie wiem czy Grzesiu ma TikToka, ale może w jakiś tam sposób ten filmik do niego dotrze, serdecznie go pozdrawiam, oglądam regularnie i fajnie, że właśnie pan oświetlanie zrobił takiego save'a i fajnie też, że mi wpadł do głowy taki pomysł, żeby tutaj ponagrywać sobie coś takiego. Także cóż, myślę, że chyba to co chciałem powiedzieć i to o co chciałem zapytać, to już tutaj zostało powiedziane. No i czekam na Waszą opinię. Dzisiaj tutaj żadnych prac nie będziemy wykonywać, bo jeśli będziecie chcieli, tak jak mówiłem, no to dopiero już kolejne odcinki będą powstawać według tego, co tutaj przekażecie mi w komentarzach odnośnie swojej opinii. Ja tutaj tego save'a starałem się oczywiście też odwzorować tak jak tylko najbardziej by się dało co do właśnie rzeczywistej gospodarki Grzesia. No i kurczę, zamotałem się teraz, co jeszcze chciałem powiedzieć, bo jeszcze coś przed chwilą miałem na myśli, ale już mi to uciekło. Więc chyba najlepszym sposobem to będzie po prostu kończyć ten odcinek i czekać to, co powiecie właśnie w komentarzach. Także ja uciekam, koniecznie, tak jak mówię, dajcie znać, dajcie również strzałkę dla zasięgu i pokażcie też, ile tutaj osób ogląda właśnie grę o plon. No i tak jak mówię, dawajcie swoje pomysły na tą serię, bo na dniach tutaj chciałbym sobie usiąść i ponagrywać zarówno z brzozówki, jak i również ewentualnie tutaj z tego save'a. Także no jak już będę wiedział co i jak to będę działał. Serdecznie pozdrawiam i do następnego.